Witam serdecznie na moim kolejnym odcinku moich miłych, sympatycznych gości. Zapraszam dzisiaj do tego, że zrobię karkówkę w słoikach z warzywami i tak dalej. Ale na obiad to będzie, nie tak, tak żeby słoiku będzie... zostało, tylko na obiad. No, to będzie 3 słoiki, nasz jest troje i każdemu będzie słoiczek. Dokładnie. Słuchajcie, a teraz chciałabym zachęcić wszystkich nowych i tych wszystkich do tego, abyście subskrybowali nasz kanał, abyście dawali kciuczki, dzwoneczki, komentarze, wypowiadali się. I udostępniali dalej. I tak, i zadawali pytania też. A więc potrzebujemy ziemniaczki pokrojone tak na 4, umyte tylko, mozzarellkę, karkówkę, 3 plastry, skoro 3 słoiki, no i spora ilość warzyw. I teraz kochani, no cóż, wkładamy sobie taką... Przyprawione mięsko jest czy nie? Samo mięsko jest tak, przyprawione solą i pieprzem. I wkładamy sobie taką karkóweczkę do słoiczka. I wtedy sobie wkładamy tak, marcheweczki, na przykład, zobaczymy co nam się tu zmieści, nie? Pietruszkę, papryczkę, może nawet po jednym, zobaczymy. I co my tam A papryczkę myślimy? Dajesz tą taką pepperoni, słodką taką? Tak, tak, te długie takie, słodziutkie, fajne, no. Ramiro, o, papryczka Ramiro to jest. Ramiro, no nie wiem, ja się tam nie znam. No to mogę dlatego jeszcze... podpowiadam ci, Kondoliza. Jeszcze jedną dam pietruchę. I może jeszcze jedną papryczkę, o, i tu już mamy teraz miejsce na naszą mozzarellkę. A ziemniaczki dałaś? O, ziemniaczki, no widzicie kochani, zawsze ten mój kamerzysta się, poczekajcie, wyciągnę teraz mozzarellkę, bo ona... Pazurki się przydadzą chociaż. Tak, bo ona musi być na górze. Dobra, dam jeszcze jednego, o, żeby nie było. I teraz daję mozzarellkę, ponieważ miałam 2 paczki, a 3 słoiczki, więc po... mozzarelce i po... zamykamy. Jak zrobię wszystkie 3, pokażę co dalej z tym robię. Tak wyglądają nasze gotowe słoiczki i teraz wkładam je do wody. Na dnie położyłam ściereczkę, żeby słoiczki nie popękały jak będą się gotowały. I gotujemy przez 3 godziny. Wow, aż tak długo? Tak, zobaczycie jakie to będzie dobre, spróbujcie zrobić. To co, widzimy się za 3 godzinki? Dokładnie, no, kochani, nasze słoiczki są już gotowe, nawet jeden otworzyłam. Po 3 godzinach, aż kamerzysta zasnął prawie. Właśnie. Długo trochę, długo, ale magia internetu i w ogóle to niedługo, nie? Może jednak widelczykiem wezmę. Powyciągamy sobie te warzywka. O. Oj. Dobra. Tak. To wszystko mięciutkie. Mozzarellka nam się tam wlała do środka. Ja to wszystko wysypię po prostu, wiecie? Nie będę pojedynczo wyciągać. W prostocie tkwi piękno. Tak. A razem z tym mięskiem. O, właśnie. O. Proszę bardzo, tak wygląda nasze danie. Praktycznie można powiedzieć, że ugotowane na parze, bo chociaż wody się nazbierało i tam w środku, w tym słoiku zbierała się też para. No to am, bez gadania, no Kondoliza. No na razie to chyba za gorące. Najbardziej z warzyw gotowanych to ja lubię seler. Więc spróbujemy. Ziemniaczki, mięsko, wszystko miękkie. Kocham to. Nie mam to za dużo się. Bo jednak gorące, co? Gorące. Niam, 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 niam. Dobra, nie ma się to za dużo rozgadywać. Zachęcam, abyście spróbowali zrobić coś takiego. I zachęcam, abyście znowu zajrzeli na nasz kanał i oglądali nas zawsze. Pa!